Dzień dobry, witam na kolejnej lekcji historii sztuki klasy pierwsze po sztuce wczesnochrześcijańskiej, którą prowadziłem przed świętami. Zaczynamy kolejną lekcję, tym razem poświęconą sztuce bizantyńskiej, a konkretnie architekturze bizantyńskiej. Przy okazji rozsyłania Wam informacji przesłałem także na Wasze adresy mailowe materiał do nauki w formacie PDF, obejmujący właśnie zakres też dzisiejszej lekcji. Sztuka bizantyńska należy już do średniowiecza, a więc pożegnaliśmy się ze starożytnością, a przypomnę, tą cezurą wyznaczającą granicę starożytności, a początek średniowiecza jest rok 476, w którym to roku zostało zlikwidowane zachodnie cesarstwo rzymskie, upadło, albowiem germański wódz Odoaker postanowił pozbawić władzy nowo obranego cezara zachodu, który miał na imię Romulus. Po jego obaleniu żaden kolejny władca nie przejął państwa, przestało ono istnieć, a w wytworzonej próżni zaczęły kształtować się przelotne funkcjonujące państewka germańskie, jak państewko Ostrogotów, o którym już mówiliśmy troszkę przy tamtej okazji. Tak więc to, co pozostało po upadku cesarstwa zachodnio-rzymskiego, przedstawiało obraz nędzy i rozpaczy, było po prostu obszarem wielkiej cywilizacyjnej katastrofy, było swego rodzaju obszarem pod tsunami, pozbawionym jakiejkolwiek ochrony, dewastowanym bezkarnie już przez nawiedzające Italię germańskie plemiona docierające przez Alpy z północy. Jedyną instytucją, która jeszcze próbowała funkcjonować w tych traumatycznych warunkach, był Kościół chrześcijański. Jego chwiejna sytuacja w dużej mierze zależała od pomocy ze wschodu, albowiem wschodnie cesarstwo rzymskie działało i funkcjonowało, jakby się nic nie stało. Funkcjonowało, rozkwitało wręcz, można powiedzieć. Ale po tej dacie 476 roku to wschodnie cesarstwo określamy już jako cesarstwo bizantyńskie. Jego stolicą był Konstantynopol w 330 roku. Założone miasto przez Konstantyna Wielkiego, w miejscu dawnej greckiej kolonii Bizantium. Stąd nazwa Bizancjum. Cesarze wschodu traktowali siebie jako dziedziców Imperium Romanum. Mieli pełną świadomość swojej sukcesji wynikającej z wielowiekowej tradycji. Byli tego świadomi do końca istnienia państwa bizantyńskiego. To państwo funkcjonowało 1000 lat, czyli pełne średniowiecze. Ostatecznie zniknęło, gdy w 1453 roku Konstantynopol zdobyli Turcy. Konstantynopol i niewielkie jeszcze obszary dookolne były tym ostatnim elementem tradycji, której korzenie sięgają starożytności. Bizancjum miało okresy świetności, okresy także głębokiego upadku, wewnętrznych konfliktów, dramatów. Opisują to daty podane na tej planszce. Przypomnę tylko, że historia sztuki pozwala Wam te daty tylko sobie
obejrzeć i przypomnieć, bo to są właściwie, jest to zakres materiału dla historii. Ale niewątpliwie trudno odseparować sztuki od historii. No i w tym właśnie tu spisie widzimy pierwszy jakby okres wyznaczony przez na pierwszą połowę VI wieku. To okres rozkwitu państwa bizantyńskiego, cesarstwa bizantyńskiego i sztuki bizantyńskiej, co było zasługą cesarza Justyniana Wielkiego, o którym dzisiaj będziemy sobie mówili sporo. Ale kryzysy nadeszły wkrótce, rok 726, czyli VIII wiek, do połowy wieku IX, to tragiczny dla Bizancjum czas ikonoklazmu, czyli obrazoburstwa, czas walki o prawo do wykonywania wizerunków świętych umieszczanych na ścianach kościołów, a także czczonych przez wiernych w formie przenośnych obrazów zwanych ikonami. Zjawili się wówczas i doszli do głosu ci, którzy uważali, że ten kult obrazów jest swego rodzaju bluźnierstwem obrażającym Boga i z którego to powodu na cesarstwo spadały różne nieszczęścia zewnętrzne, jak na przykład inwazja muzułmanów, która o mały włos nie doprowadziła do zdobycia Konstantynopola. W początkach VIII wieku. Byli też i zwolennicy obrazów ich kultu. Stąd mamy tutaj podane dwie nazwy, ikonoklaści i ikonoduli. Będą one dla nas ważne, ale dopiero w momencie, kiedy przejdziemy do omawiania malarstwa bizantyńskiego. Po tym dramatycznym okresie zapaści, będącej jakby pokłosiem wojny domowej, która o te obrazy toczyła się w Bizancjum, przyszedł okres renesansu macedońskiego, kiedy po uspokojeniu sytuacji cesarstwo wróciło niejako na spokojne wody rozwoju. No może nie do końca spokojne, bowiem wkrótce okazało się, że rubieże cesarstwa bizantyńskiego sięgające Azji Mniejszej będą coraz bardziej okrajane przez postępującą inwazję Turków. Plemienia, które z głębi Azji przeniknęło w ten obszar świata i po przyjęciu islamu stało się agresywnym nosicielem idei islamizacji. Rozszerzanie swojego terytorium Turcy osiągali, zajmując kolejne ziemie cesarstwa bizantyńskiego. Dramat przyszedł w roku 1904, gdy niespodziewanie cios Bizancjum zadali bracia chrześcijanie z zachodu. Czwarta krucjata w 1204 roku, zorganizowana przez Wenecjan, wiązała się z podbojem, ze zdobyciem Konstantynopola i okresowym opanowaniem cesarstwa. Po odzyskaniu Konstantynopolu w 1261 roku, kolejny okres rozkwitu sztuki bizantyńskiej przypada na czas panowania dynastii paleologów, ale tym razem postępy Turków będą coraz silniejsze i potężniejsze, a zakończą się, jak już powiedziałem, zdobyciem Konstantynopola i upadkiem cesarstwa w roku 1453. Mapa, którą teraz oglądacie, ukazuje wam zasięg państwa bizantyńskiego w okresie jego największej potęgi za czasów Justyniana Wielkiego, czyli w pierwszej połowie VI wieku. Zaznaczone na żółto terytoria zdają się jak kiedyś w czasach Imperium Romanum okalać Morze Śródziemne, ale wyraźnie już można zauważyć, iż nie wszystkie dawne ziemie państwa rzymskiego znalazły się w granicach bizantyńskich.
Galia należała już do Franków, a Hiszpania Wizygotów. Niemniej jednak pozostaje faktem, że w tym momencie większej potęgi w tym obszarze świata nie było. Cesarstwo bizantyńskie było u swoich szczytu swoich możliwości, a po pokonaniu Germanów w Italii panoszących się, przejściowo cały Półwysep Apeniński znalazł się w obszarze państwa bizantyńskiego. Wkraczamy w poznawanie architektury bizantyńskiej z dziedzictwem zostawionym przez twórców z okresu wczesnochrześcijańskich. Zostawili oni swoim następcom dwa modele w architekturze sakralnej funkcjonujące. Ten podstawowy to model podłużnej świątyni nazywanej bazyliką wczesnochrześcijańską. Omówiliśmy sobie w swoim czasie jej kształt, jej charakter, prezentując, jak wyglądała ta świątynia fundowana przez Konstantyna Wielkiego na początku wieku, czy pierwszej połowie wieku IV. Ale obok tego modelu podstawowego w czasach architektury wczesnochrześcijańskiej powstał drugi model alternatywny, skromniejszy, jeśli chodzi o wielkość, ale bardziej złożony pod względem strukturalnym. Ten model reprezentowała budowla zwana kościołem Santa Costanza. Jej zniesienie też zawdzięczamy Konstantynowi Wielkiemu, który zbudował tę budowlę jako mauzoleum dla swojej córki Konstancji. Niedługo po śmierci uznanej za świętą, była bowiem chrześcijanką. Za chwilę zobaczycie, jak ten właśnie model architektury stworzonej w początkach architektury wczesnochrześcijańskiej odegra istotną rolę w jej dalszej ewolucji właśnie w obrębie Bizancjum. I już jesteśmy w czasach bizantyńskich. Przypomnę również, że wtedy na poprzedniej lekcji omawialiśmy budowle, które znajdują się dzisiaj na terenie Rawenny, średniej wielkości miejscowości położonej na wybrzeżu Adriatyku, kilkadziesiąt kilometrów na południe od Wenecji. Ten port istniejący w czasach starożytnych w końcówce Imperium Zachodniego Cesarstwa Rzymskiego był jednym z najważniejszych ośrodków politycznych dzięki Honoriuszowi, cesarzowi, który w tym dramatycznych czasach władał, a Ravenna jemu i jego siostrze zawdzięczała swoją wspaniałość, bowiem Galia Placidia, siostra Honoriusza, to miasto szczególnie sobie upodobała i widzieliśmy, jak co zostawiła po sobie chociażby mauzoleum ze wspaniałymi mozaikami, z których jedną mieliście jako pracę domową do analizy. Kościół, który oglądamy, to bazylika w modelu właśnie wczesnochrześcijańskim, ale już zniesiona, gdy Ravenna była w rękach bizantyńskich, odbita z rąk Ostrogotów. Władca Ostrogotów, Teodoryk, wzniósł inny kościół pod tym wezwaniem, bazylikę San Apollinare Nuovo, zbudowaną w samym sercu Ravenny. Ten kościół poświęcony patronowi Ravenny, jakim był święty Apollinary, wzniesiono w dzielnicy portowej, dzielnicy zwanej Klasse wtedy. Niewiele z niej dzisiaj zostało, bo linia brzegowa Adriatyku przesunęła się jakieś 2 kilometry i Ravenna straciła swój dostęp do morza i tym samym port zniknął, zamuliwszy się i zarósłszy. I ten olbrzymi kościół stoi sobie dzisiaj, no nie powiem, że w szczerym polu, ale w otoczeniu małej gromadki budynków.
Jak już powiedziałem, to bazylika, czyli świątynia podłużna, trójnawowa, zakończona apsydą. Tak wygląda wewnątrz. W tej apsydzie widzieliśmy mozaikę, którą też do porównania mieliście z tą z mauzoleum Galli Placidi. Ta mozaika to już wykwit sztuki średniowiecza, sztuki bizantyńskiej, płasko schematycznie ukazującej świat, w którym króluje hieratycznie ustawiony frontalnie święty Apolinary, zastępujący dobrego pasterza i do którego zmierzają w karnym, równym rzędzie owieczki, a nad nim krąg niebiański z gwiazdami i wielki złoty krzyż zwycięski, krzyż triumfalny. W Rawennie w czasach bizantyńskich wzniesiono jeszcze jedną świątynię i na niej się skupimy przede wszystkim, bo ma ona wyjątkowe znaczenie w historii architektury jako jedno z najważniejszych osiągnięć u progu średniowiecza architektury bizantyńskiej i świadectwo procesów, które w obrębie tej architektury przebiegają. To nie bazylika, to budowla na planie centralnym wzniesiona, a więc wyraźnie kontynuująca i rozwijająca model kościoła Santa Costanza, przed chwilą przypomniany. Została ona wzniesiona ku czci świętego Witalisa, a przylegała do znajdującego się tu przed wiekami obok pałacu biskupa Rawenny i namiestnika, który w imieniu cesarza Rawenną władał i sprawował pieczę nad obszarami północnej Italii. Ten kościół był wzniesiony jako świątynia przy pałacu biskupim. Patrząc na nią z góry, widać jej charakterystyczny kształt regularnego wieloboku. Ilość ścianek tego wieloboku jest równa 8. To jest ośmiobóg, ośmiobok, czyli oktogon regularny. To plan naszej świątyni. Mieliście okazję zapoznać się z nim już w materiałach, które wam przesłałem, związanych z Bizancjum. Raz jeszcze pokrótce omówimy elementy składowe tego planu, bowiem widać w nim, jak zmieniają się wzorce architektoniczne od czasów wczesnochrześcijańskich, wyraźnie dążąc do coraz większej komplikacji układu przestrzennego wewnątrz budowli. Ale tak jak to miało miejsce w budowlach wczesnochrześcijańskich, tak i tutaj na wstępie mamy wydłużone przestrzeń narteksu, czyli przedsionka, a z niego wchodzimy do obejścia, czyli elementu, który w tego typu budowlach centralnych zastępuje na wyboczne. Obejście obiega przestrzeń centralną, przykrytą na górze kopułą. A dookoła tej przestrzeni centralnej znajdują się półkoliste elementy architektoniczne nazywane eksedrami. W materiałach macie wyjaśnienie, definicję, czym jest eksedra w architekturze. Zresztą do tego jeszcze za moment wrócimy. Te półkoliste elementy stanowią jakby płatki kwiatka z tą przestrzenią centralną, jak w rumianku pośrodku tkwiącym. Przez te półkoliste eksedry można się komunikować między przestrzenią centralną a obejściem, bo w tych eksedrach znajdują się arkady wsparte na kolumnach, a częściowo na filarach nośnych i w ten sposób odbywa się jakby ruch pomiędzy tymi przestrzeniami. Jedynym wyłomem z tego układu eksedr jest wydłużone prostokątne prezbiterium zakończone apsydą. Prezbiterium pojawia nam się jako termin teraz, a oznacza
przestrzeń ołtarzową. To jest ta najświętsza część kościoła chrześcijańskiego, miejsce z ołtarzem, służące do celebrowania nabożeństw. Zamyka to prezbiterium znana nam już apsyda półkolista. Ta otwarta do środka, to pomieszczenie otwarte do środka półkoliste służyło do, jako miejsce dla biskupa. Tam stał tron. Dookoła znajdowały się siedziska dla jego współpracowników. W tym przekroju, który też macie w materiałach, można zorientować się, jak przestrzeń wewnątrz świątyni jest skomplikowana i nie tylko sprowadza się do tego, co już znamy z planu, czyli narteksu, obejścia przestrzeni centralnej, prezbiterium z apsydą, eksedr. Pojawia się jeszcze jeden nieznany wcześniej element architektoniczny, empora, galeria na piętrze, umieszczona ponad obejściem, a także otwierająca się do przestrzeni centralnej półkolistymi arkadowymi otworami. I tu już widzimy, jak ta komplikacja układu przestrzennego osiąga pewien bardzo istotny punkt krytyczny. Kiedy do takiej świątyni wierny wchodzi, z trudem orientuje się w tej przestrzeni, ma z tym kłopot. Mianowicie ta przestrzeń jawi mu się jako tajemnicza, niezwykła, a efekt takiego odczucia był zaplanowany. To dążenie, by wnętrzu świątyni wierny odczuł, że wszedł jakby do innego wymiaru. Nie takiego, w którym się na co dzień znajdujemy, tego realu, jak to zwykliśmy określać współcześnie. Ten real symbolizuje zewnętrzna powłoka świątyni, jej ściany zewnętrzne, surowe i pozbawione dekoracji, tak jak to teraz na zdjęciu widzimy. Tutaj na poszczególne części ścian pozbawionych jakichkolwiek nawet otynkowania surowej cegły wzniesionych, ożywiają półkoliście zamknięte okna oraz pasy pionowe muru, które wysunięte do przodu rozczłonkowują ten mur na mniejsze części. Nazywamy te pasy lizenami. Ważny termin, trzeba go będzie sobie przyswoić. Macie go też w materiałach. A więc co do takiego talizena, wysunięty na zewnątrz przed lica muru pionowy pas, dzielący mur na części. Gdyby talizena posiadała u góry ozdobny kapitel, można byłoby ją potraktować jako pilaster, czyli zastępnik kolumny. Ale nie możemy tak zrobić, bo jest to po prostu tylko i wyłącznie pasek pionowy, prostokątny. Jego zadanie jest tylko jedno. Dekoracja. No, skromna bardzo, ale jednak. W górnej czaszy tamburu wieńczącego budynek jeszcze pojawią nam się znane już z mauzoleum Galli Placidi blendy, czyli wnęki w murze z wpisanymi w nie oknami oświetlającymi przestrzeń centralną. Całość świątyni jednak robi ciekawe wrażenie poprzez spiętrzenie brył geometrycznych, które obejmują i prezbiterium przylegające do tego prezbiterium kaplicę, zróżnicowana wysokość między obejściem a przestrzenią centralną. Wszystko to razem sprawiło, że ta ogólny efekt San Vitale jest ciekawy mimo wszystko, ale to wnętrze ma nas zadziwić i zachwycić. Dlatego postarano się, żeby to wnętrze taki efekt zostawiło. Tak jak wspomniałem, kiedy się do środka człowiek
dostanie, to w pierwszym momencie ulegamy zaskoczeniu tej niezwykle skomplikowanej, skomplikowanemu wnętrzu, w którym panuje półmrok, troszkę jak na tym zdjęciu, rozświetlany w różnych miejscach punktami świetlnymi półkolistych okien z oprawionymi w nich płytkami alabastru, tak jak się to wówczas czyniło. W ten sposób do wnętrza przenika stosunkowo niewiele światła rozjaśniającego ten mrok w różnych miejscach i tym bardziej wtedy ta przestrzeń wydaje się nam nierealna. Wiemy już, że tę komplikację układu przestrzennego w dużej mierze wywołało umieszczenie tutaj półkolistych eksedr, czyli tych elementów, które już poznaliśmy, analizując rysunkową wersję przekroju świątyni. Teraz w niebieskim prostokącie półprzeźroczystym zamknęliśmy dwie takie eksedry. Na dole wyjaśnienie, że to przestrzeń architektoniczna, forma architektoniczna otwarta do środka, półkolista. Eksedry pojawiły się w architekturze antycznej, rzymskiej. Często były umieszczane jako elementy zewnętrzne w ścianie, na przykład w perystylach, czyli ogrodach, tych większych oczywiście. Eksedry zrobią sporą karierę w architekturze bizantyjskiej, jak się przekonamy. Teraz na zdjęciach wyraźnie widać, jak w te półkoliste elementy wpasowane zostały otwory arkadowe pozwalające na swobodne przemieszczanie się wiernych pomiędzy obejściem a przestrzenią centralną, a także widzimy, jak w górnej partii te takie same arkadowe otwory półkoliste wsparte na kolumnach otwierają się na empory, czyli galerie znajdujące się nad obejściem. Znowu właśnie wywołamy niebieski prostokąt, by wyodrębnić z obrazka to, co jest emporą. Do czego one służyły? Oczywiście, że dawały w efekcie tę komplikację przestrzenną, ale przecież nie tylko z tego powodu zadano sobie spory trud, żeby taki efekt osiągnąć. Empora w oczywisty sposób powiększa powierzchnię kościoła. Sprawia, że na nią można wprowadzić też osoby i tym samym jakby ilość zgromadzonych tutaj może ulec poszerzeniu. Ale empory zwykle były miejscami uprzywilejowanymi. Na emporach bowiem lokowano kler oraz wyróżniających się przedstawicieli władzy świeckiej. Na emporach zwykle sytuowano tron dla władcy w kościele. Na emporach również lokowano jego najbliższych doradców, współpracowników. W przypadku bizantyńskich kościołów te empory były także miejscami, gdzie lokowano mnichów wzbogacających świątynię swoim śpiewem. Albowiem stopniowo wraz z rozwojem chrześcijaństwa wzbogaca się też liturgia i istotnym czynnikiem czyniącym to wydarzenie, to religijne, artystycznie ciekawym były właśnie towarzyszące liturgii śpiewy. Były to oczywiście śpiewy wykonywane przez głosy męskie. Dopiero po pewnym czasie pojawią się towarzyszące głosom ludzi instrumenty. W przypadku Bizancjum jest to proces w zasadzie niewystępujący. Na Zachodzie się to zdarzy bardziej. Chociaż wiemy z opisów, że i w Bizancjum czasami towarzyszył śpiewom dźwięk organów. To były trochę inne organy niż te, które znamy dzisiaj, ale
w sumie należące do tej rodziny instrumentów muzycznych. I teraz pomyślmy sobie o tym półmrocznym wnętrzu z tymi właśnie rozświetlanym różnymi punktami okien rozmieszczonymi albo w obejściu, albo w ścianach empory. I gdy w trakcie liturgii zaczynają z góry dobiegać do nas dźwięki bizantyńskiego śpiewu wielogłosowego, czyli polifonicznego, wrażenie. Taka właśnie oprawa musiała robić mszy przeogromne. A to prezbiterium kościoła San Vitale. Świątynia, która nie w całości zachowała swoją pierwotną dekorację, akurat tu posiada ją prawie w 100%. Także jest to najbardziej cenna część kościoła San Vitale. Na zdjęciu po prawej stronie widać wnętrze apsydy z tronem biskupa, a po bokach kamienne ławy dla jego współpracowników. Po lewej stronie z kolei, ujętym w skosie prezbiterium, widzimy ołtarz świątyni stojący. I tak już właśnie mamy tę przestrzeń zobrazowaną. Warto zwrócić uwagę właśnie na dekorujące tę przestrzeń prezbiterium i apsydy mozaiki, które właśnie tu wspaniale zachowane dają świadectwo dekoracyjnego kunsztu artystów bizantyńskich. Półkopule apsydy widzimy raz jeszcze młodzieńczego Chrystusa, jeszcze ciągnącego tradycję dobrego pasterza czasów wczesnochrześcijańskich, zasiadającego jako władca na niebieskim globie oznaczającym wszechświat. Towarzyszą mu archaniołowie i święci w tym święty Witalii. Z boków w apsydzie znajdują się dwie najważniejsze mozaiki z Rawenny, którym poświęcimy szczególną uwagę, gdy o w malarstwie bizantyńskim będziemy się uczyli, bowiem mozaika to przecież technika malarstwa ściennego, monumentalnego. Pierwsza z tych wspaniałych mozaik przedstawia władającego wówczas państwem cesarza Justyniana z dworem. Po drugiej stronie jego małżonka Teodora, też w otoczeniu swojej świty, swojej asysty. Warto jeszcze zauważyć świetnie zachowane, zwłaszcza w prezbiterium, charakterystyczne dla Bizancjum kapitele impostowe. Ich niemal abstrakcyjne dekoracje są daleko już przetworzonym motywem liści akantu, z których niewiele zostało. Jakiś tylko aluzja. Te kapitele mają kształt trapezów, a nad nimi umieszczone są właśnie owe imposty. Oto strzałką teraz macie wskazówkę, co to takiego, gdzie ten impost się znajduje i skąd ta nazwa się wzięła. To rodzaj jakby nasadki nasadzonej na kapitel, powtarzającej jego kształt i stwarzającej też pole do dekoracji. No i przed nami spotkanie z budowlą numer jeden, najważniejszym obiektem architektury bizantyńskiej jako jej sukcesja, dziedzictwo. W tym samym czasie, w którym powstawał kościół San Vitale w Rawennie, budowano na zupełną inną skalę kolejny obiekt, którego bezpośrednio fundatorem był cesarz Justynian Wielki. To główna świątynia miasta, stolicy cesarstwa, zniesiona na terenie Pałacu Cesarskiego, nieopodal hipodromu. Kościół został poświęcony mądrości Bożej.
wezwanie Hagia Sofia dokładnie na, w tłumaczeniu na polski to znaczy, czyli Kościół pod wezwaniem boskiej mądrości. Justynian budował tę świątynię w miejscu, gdzie znajdowała się starsza i mniejsza świątynia fundowana przez Konstantyna Wielkiego. Zastąpić ją miała świątynia, jakiej świat nie widział. Chciał Justynian stworzyć tutaj dzieło, jakiego nikt przed nim nie zrealizował. I dlatego bardzo istotnym był fakt znalezienia odpowiednich architektów, którzy by to zadanie mogli zrealizować. Znamy ich imiona. Było ich dwóch: Antemios z Tralles i Izydor z Miletu. Niestety musicie ich też sobie zapamiętać. Warto jeszcze wiedzieć, kiedy powstała ta budowla, ale na szczęście, jak to zwykle na historii sztuki na miejsce, daty konkretne roczne nas nie obowiązują. Wystarczy, jeżeli będziemy wiedzieli, że budowla powstała w pierwszej połowie VI wieku. Monumentalna świątynia i dzisiaj robi ogromne wrażenie we współczesnym mieście, które już nie nazywa się Konstantynopol, ale Stambuł. Ta świątynia ocalała tragiczny rok 1453, gdy po zdobyciu miasta wkraczał do niego triumfujący sułtan Mehmed II. Widok tej świątyni zrobił na nim ogromne wrażenie, dlatego postanowił ją zamienić na meczet. I w takiej postaci jako świątynia islamu przez wieki funkcjonowała do współczesności. Obecnie jest w zasadzie muzeum, obiektem muzealnym. Z czasów tureckich dostawiono do świątyni cztery wieże smukłe, strzeliste, wyglądające jak perszingi. To minarety niezbędne w funkcjonowaniu świątyń islamu. Ale my ich oczywiście jakby do całości naszej lekcji architektonicznej uwzględnić nie możemy. A zatem spójrzmy, jak wyglądała ta świątynia przed wiekami, kiedy jeszcze tych wszystkich dodatków zniesionych tutaj w czasach tureckich nie było. Oto próba rekonstrukcji kościoła. Widzimy jej charakterystyczną, piętrzącą się strukturę, w której układ komplikacji przebije kościół San Vitale z nawiązką. To właśnie tu, w tej budowli, trend do komplikowania układów przestrzennych i planów budowli osiągnie swoje apogeum. Kościół poprzedza atrium, czyli wewnętrzny dziedziniec okolony krużgankami, który komunikuje się z narteksem, przedsionkiem. Tu go widzimy. A dalej już masywna bryła kościoła Hagia Sofia. Przed nami plan, też go macie w materiałach. Pierwsza informacja, która jest tutaj kluczowa, dotyczy klasyfikacji tego planu, a więc uznania budowli za obiekt należący do modelu centralnego lub podłużnego. Gdybyśmy byli w szkole, zrobiłbym wśród was ankietę, test. Czy waszym zdaniem jest to budowla podłużna czy centralna? Nie mam takiej możliwości, więc tym samym muszę sam sobie udzielić odpowiedzi, a także oczywiście wam. Jest to rzecz niezwykła, bowiem mamy tu do czynienia z budowlą, która jednocześnie jest i podłużną, i centralną. A więc doszło tutaj do połączenia tych dwóch modeli. Jak osiągnięto ten niezwykły efekt? Po pierwsze, mury zewnętrzne świątyni mają formę zbliżoną do kwadratu, choć jest to w sumie prostokąt, bo różnica jednak długości tych boków jest jednak zauważalna, choć niewielka. A wewnątrz z kolei elementem dominującym jest tak zwana przestrzeń centralna z kopułą. Przestrzeń mająca formę kwadratu.
Ale do tego kwadrat zawiera w narożach filary, które podpierają największą wówczas wzniesioną na świecie kopułę, która przelicytowała i to poważnie kopułę Panteonu w Rzymie. I teraz właśnie zaczyna nam się ten układ coraz bardziej komplikować, bowiem do przestrzeni centralnej zostały dołożone dwie półkoliste masywne eksedry. I ich obecność z jednej i z drugiej strony naprzeciw siebie powoduje, że przestrzeń centralna zaczyna się nam wydłużać, przyjmując formę owalu, który jakby odpowiada w świątyniach nawie głównej, nawie środkowej. Dodam, że jeszcze istnieją obok tych dwóch wielkich ekset po dwie mniejsze, których każda po parze znalazła się w tych eksedrach i tu, i tu, i tu, i tu. Jest oczywiście krótkie prezbiterium z apsydą półkolistą do środka otwierającą się, a po bokach przylegają do tej przestrzeni centralnej na wyboczne. A więc już, jak widzimy, schemat bazyliki trójnawowej został tutaj zastosowany. Oczywiście z daleko idącą modyfikacją, ale jednak jest. Wiemy również, że przed wejściem do świątyni znajduje się prostokątny narteks, a dalej byłoby jeszcze atrium, które się akurat do naszych czasów nie zachowało. Tak wygląda w przekroju ta świątynia. Widać, jak jest złożonym elementem, ale ten przekrój wyraźnie też sugeruje, że jakby dążeniem w osiągnięciu celu było stworzenie tej budowli jako budowli centralnej, bowiem ta kwadratowa u podstawy, czyli sześcienna przestrzeń centralna, zostaje zwieńczona dominującą w całości bryły półkolistą kopułą. Poniżej swoją rolę odegrają też oczywiście te dwie półkopuły kryjące eksedry. I tak sukcesywnie schodzimy do coraz niżej, do części coraz elementów i części coraz niższych. Znowu mamy przekrój tej świątyni. Macie go też w swoich materiałach, a więc jest to element, który powinniście już znać. Nanieśmy sobie na ten właśnie przekrój poznane części świątyni, dodając do nich nowe. Przestrzeń centralna z kopułą, filary boczne dźwigające tę masywną kopułę. No ale właśnie, te filary umieszczone w narożnikach jakby wyrastają z faktu, że ta przestrzeń centralna ma kształt kwadratowy, a kopuła u podstawy jest okrągła. I dlatego, żeby przejść od tego kwadratu do koła, trzeba było tu zastosować elementy trójkątnych, architektonicznych wsparć dla kopuły. Nazywamy je pendentywami. W liczbie pojedynczej to pendentyw, a w liczbie mnogiej pendentywy. Ten trudny termin można na szczęście zastąpić polskim określeniem żagielek. Pendentywy i żagielki to jest jedno i to samo. I tak jak na waszych materiałach, tak i tu pojawia się wyjaśnienie, że pendentywy to trójkątne elementy umieszczone w narożach, pełniące funkcję podpory dla kopuły i pozwalające przejść od podstawy kwadratowej do okrągłej. Jednak masywna, olbrzymia kopuła wywiera tak silny nacisk na wspierające ją elementy, że filary okazały się niewystarczające, żeby temu ciężarowi podołać. I w trakcie budowy zdarzyła się tutaj katastrofa budowlana, bo już zrealizowana kopuła zawaliła się do środka. I wtedy architekci, którzy sami byli konstruktorami specjalizującymi się we wznoszeniu akweduktów, mostów, Antemiostrales, Izydor z Miletu, wymyślili, że trzeba jeszcze dodatkowo wzmocnić konstrukcję dodaniem do naroży tej przestrzeni centralnej
Szypur. To jest też nowy element, wcześniej na naszych lekcjach architektonicznych nie występujący. To jest ta przypora, czyli zewnętrzna konstrukcja nośna, przejmująca część ciężaru kopuły. Pozostałe elementy już znamy, ksedry na wyboczne i znowu pojawi nam się empora, czyli galeria na piętrze nad nawami bocznymi wprowadzona, która dodatkowo też komplikuje tę przestrzeń. Warto zwrócić uwagę, że tę przestrzeń centralną zamykają wielkie tarczowe półkoliste ściany umieszczone ponad emporami i właśnie wykrojone jakby z tych, przez wprowadzenie tutaj tych pendentów. W tych ścianach znajdują się rzędy okien, a więc dodatkowe oświetlenie przestrzeni centralnej, wzbogacające to oświetlenie, które dociera przez okna na bocznych i empor. Ale tu znowu potwierdza się element jakby inspiracji formą bazyliki, gdzie jak wiemy, nawa środkowa ma te własne okna i tak też tutaj ta przestrzeń centralna. Ale jak się zorientujemy, również swoją rolę odegrają okienka rozmieszczone u podstawy kopuły. Tu je też widzimy. Raz jeszcze już takim gotowym przekroju te wszystkie elementy zobaczymy. Przestrzeń centralna, kopuła ją wieńcząca, pendentywy trójkątne, filary wewnętrzne, na wyboczne empora, narteks, atrium. Tak wygląda z zewnątrz świątynia dziś. No, robi wrażenie swoim ogromem i tym właśnie piętrzeniem się brył, które tutaj nakładają się tak hierarchicznie, jakby coraz wyżej i wyżej w stronę tej wieńczącej całość kopuły centralnej. Ale również można chyba zauważyć, że te ściany zewnętrzne pozbawione są dekoracji. Nie ma na nich żadnych elementów wzbogacających wizualnie te powierzchnie. Zostały otynkowane i tyle. Te gładkie powierzchnie ścian przepruwają tylko różnej wielkości otwory okienne. No można, co prawda, tu i ówdzie zauważyć, byłoby obecność lizen czy blend, ale to wszystko. Teraz zdjęcie raz jeszcze pozwoli nam zobaczyć, jak wyglądają z zewnątrz te masywne przypory cztery, skonstruowane, aby wzmocnić nośność kopuły, by jej wytrzymałość naporu ciężaru była tutaj zrównoważona od zewnątrz. Słowo przypora wróci nam już wkrótce, w drugiej klasie, jak będziemy omawiali architekturę gotyku. Raz jeszcze widzimy, jak wygląda świątynia z zewnątrz, z tymi piętrzącymi się elementami struktury bryły i ujęcie z drugiej strony, od strony prezbiterium, żeby uświadomić sobie, jak to wyglądało pierwotnie. Tak wyglądało z kolei wnętrze tej świątyni kiedyś. Było niesamowite, robiło wrażenie. O, przestrzeń ołtarzowa z prezbiterium, ołtarzem, nad którym znosiło się cyborium, czyli ta architektoniczna forma, była oddzielona od reszty świątyni przegrodą ołtarzową. Ściany świątyni były niesłychanie bogato dekorowane, ale przede wszystkim też robi wrażenie ta komplikacja układu wewnętrznego, tak jak sobie to opisaliśmy wcześniej. Gdy Justynian wszedł po raz pierwszy do wzniesionej świątyni, z której wyniesiono już wszystkie rusztowania, oniemiał z wrażenia i zachwytu. Miał wtedy powiedzieć, co mu się jakby wyrwało. Salomonie, przewyższyłem ciebie. W tych pełkliwych słowach wyraził podziw dla budowli i konstatację, czyli jakby stwierdzenie, że zniósł dla Boga świątynię wspanialszą niż tę,
którą w Jerozolimie przed wiekami zbudował król Salomon biblijny. Rzeczywiście przez wieki to wnętrze robiło przeogromne wrażenie, dlatego też, gdy Turcy przejmowali tę świątynię, nie dokonali tutaj daleko idących zmian. Jedyne, czego co usunęli, to dekoracje mozaikowe z przedstawieniami chrześcijańskimi, które zdobiły górne partie ścian, zwłaszcza te ściany tarczowe, no i wnętrza półkopu, eksedr, centralnych głównych dwóch, pobocznych. Jedyne, czego nie zniszczyli, to dekoracji, która znalazła się w apsydzie. Zamurowali to tylko, zatynkowali. Po wiekach odkryto tę mozaikę przedstawiającą Matkę Boską na tronie. Ściany w dolnej partii ocalały w kształcie pierwotnym. Robią też i dziś wrażenie, bo Justynian nie szczędził środków, by ta świątynia lśniła blaskiem i barwami niezwykle intensywnymi, użytych tutaj różnobarwnych marmurów, a także wprowadzonych jako płóciny płyt kamieni, z kamieni półszlachetnych, jak malachit na przykład. A więc ta architektura miała olśnić i zachwycić. Oczywiście oglądając ją, niepodobna nie zwrócić głowę ku górze, by zobaczyć właśnie tę kopułę wznoszącą się na wysokość 62 metrów nad posadzką. Kopułę robiącą wrażenie, jakby szybowała nad naszymi głowami, a efekt ten właśnie wywoływały okienka wprowadzające światła u podstawy i w ten sposób odrywające tę kopułę od wspierających ją w istocie pendentyw. Teraz to właśnie pendentyw. Jeden z tych pendentyłów widzimy, jeden z tych żagielków trójkątnych. Dzisiaj oczywiście dekoracja, która tam się znajduje, wywodzi się z tradycji islamu, który sam w swojej istocie jest, tak jak judaizm, religią unikającą jakichkolwiek przedstawień figuralnych. Dominują zatem w tej dekoracji stylizowane arabskie napisy zawierające cytaty z Koranu, tak jak teraz widzimy w kopule. Z opisu wiemy, że ta kopułę o właśnie w ten sposób za czasów Justyniana ozdobiono. Wypełniało ją gwiaździste niebo ze złotymi gwiazdami na niebieskim tle, a w centrum ogromny krzyż zwycięski. To oczywiście fragment mozaiki z kościoła San Apollinare in Classe, który widzieliśmy na początku, ale przeniosłem tę właśnie mozaikę, by stworzyć, jakby zobrazować, jak tamta kopuła kościoła Hagia Sofia wyglądała. Kościół Hagia Sofia jest najważniejszym osiągnięciem architektury bizantyńskiej. Cud, że do naszych czasów zachował się w prawie idealnym stanie i robić może wrażenie dla nas zwiedzających. Ale w samym Konstantynopolu był jeszcze jeden niezwykle ważny kościół, czczony i podziwiany. Oczywiście nie na skalę Hagi Sofii, ale też mający swoją istotną rangę. To był kościół świętych apostołów. Pierwotnie było to mauzoleum, które wzniósł dla siebie Konstantyn Wielki, który właśnie spoczął ostatecznie po śmierci w Konstantynopolu. Ale tę świątynię przebudował Justynian i w miejsce dawnej świątyni Konstantyna powstała nowa, wspanialsza. Czyli tutaj Justynian jako fundator odegrał swoją rolę. Tej świątyni nadano kształt już centralny, bezdyskusyjnie, wybierając jako formę wyjściową krzyż grecki, czyli krzyż równoramienny. I w ten sposób ukształtował się typ kościoła krzyżowo-kopułowego, bowiem w każde z ramion krzyża oraz przestrzeń centralną po środku zostały wpisane kopuły, łącznie ich było zatem pięć. Ten model świątyni, który wzniósł tu Justynian, okazał się dla architektury
bizantyńskiej szczególnie ważne, bowiem ustanowił pewien model, który przeważył z biegiem czasu nad świątyniami podłużnymi, bazylikowymi, które właściwie przestały być w ogóle wznoszone w obrębie Kościoła Wschodniego. Potem to wszystko oczywiście miało swoją kontynuację, kiedy słowiańskie narody żyjące w Europie Środkowej i Wschodniej zaczęły od Bizancjum przyjmować chrześcijaństwo i w ten sposób tradycja architektury bizantyńskiej została przeszczepiona na te ziemie. I tutaj ten model właśnie budowli centralnej ma szczególne znaczenie w architekturze kościołów wschodnich. I właśnie ta świątynia świętych apostołów, której potem chowali się kolejni cesarze bizantyńscy, spełniła tę szczególną rolę jako wzorzec. Niestety już jej nie zobaczymy, nie będziemy mogli jej obejrzeć, bo ją rozebrano. Z początku była jeszcze przez jakiś czas używana przez chrześcijan, kiedy już Konstantynopol był stolicą Imperium Tureckiego, czyli Imperium Otomańskiego, ale dookoła świątyni znajdowała się muzułmańska dzielnica i mieszkańcy tej dzielnicy postanowili rozprawić się z tą świątynią i za zgodą cesarza Mehmeda II, zdobywcy Konstantynopola, została ona zrównana z ziemią, a w jej miejsce zbudowano meczet. Dlatego nie będziemy mogli jej poznać i ją zobaczyć. Ale jest świątynia, która była na niej wzorowana i mamy do niej dostęp, bo dużo łatwiejszy, bo znajduje się we Włoszech. Oto przed nami kościół świętego Marka w Wenecji, noszący tytuł Bazyliki, choć w swojej istocie bazyliką pod względem architektonicznym w żadnym wypadku nie jest. Musimy to sobie jeszcze tylko wyjaśnić, że powstała przed wiekami tradycja kontynuowana do dnia dzisiejszego i pewne szczególnie ważne dla Kościoła katolickiego świątynie otrzymują tytuł bazyliki, choć architektonicznie wcale bazylikami nie muszą być. Tak jest w tym przypadku. Tę świątynię wzniesiono w XI wieku, a budowali ją budowniczowie bizantyńscy. Dlatego też w swojej istocie jest to świątynia bizantyńska. Wenecja była bowiem też miastem należącym do państwa bizantyńskiego, jak Rawenna. Oczywiście z biegiem czasu potęga Wenecji rosła, a w końcu, gdy osiągnęła swój punkt szczytowy, Wenecjanie zrzucili jarzmo bizantyńskie właśnie, organizując wspomnianą na wstępie czwartą krucjatę. Ten kościół zbudowali im jednak architekci z Konstantynopola, a wzięli za wzór kościół świętych apostołów. Pod zmianami, które tej świątyni zafundowano w czasach późnego średniowiecza, czyli w okresie gotyku, wciąż jednak widać, że ten bizantyński w swojej istocie kościół funkcjonuje, istnieje. Między innymi w postaci tych właśnie pięciu kopuł umieszczonych nad ramionami krzyża. Tu także widać fragmenty jeszcze pierwotnych elewacji ceglanych. A to już plan świątyni. No widać rzeczywiście, że wzór Kościoła Świętych Apostołów tutaj króluje. Krzyż grecki równoramienny, pięć kopów pasowanych właśnie w ramiona krzyża i w centralną przestrzeń. Świątynię obudowano jeszcze szerokim narteksem, czyli przedsionkiem dodanym nieco później. Tak wygląda dzisiaj fasada tej świątyni. Jej kształt obecny jest elementem złożonym z bizantyńskich pierwotnych form i gotyckich dodatków. Dlatego, żeby stworzyć sobie obraz, jak ta świątynia pierwotnie wyglądała z zewnątrz, o właśnie pokazuje rysunek rekonstruujący jej kształt z czasów, gdy świątynię zrealizowano w XI wieku. Wnętrze może zachwycić. Rzeczywiście robi imponujące wrażenie. Ta wspaniała świątynia jest takim idealnym przykładem tego, jak powinno na nas oddziaływać wnętrze Kościoła Wschodniego, Kościoła Bizantyńskiego. Ściany pokrywają mozaiki
część z nich jest oryginalna, pierwotna, stworzona przez greckich artystów przywiezionych tutaj z Konstantynopola. Jednak ogrom tej świątyni sprawił, że te mozaiki także były realizowane już później przez włoskich artystów, także już poza średniowieczem. Niemniej całość robi niesamowite wrażenie. Przyjrzyjmy się, jak ta świątynia się prezentuje w środku. I właśnie te wspaniałe dekoracje mozaikowe. Kopuły, jak widzimy, też posiadają oświetlenie umieszczone u podstawy, jak w kościele Hagia Sofia. A więc, jak widzimy, rozwiązania przyjęte w czasach Justyniana po wiekach są nadal praktykowane, wykorzystywane. No i na tym lekcja architektoniczna dobiegła końca. Teraz pozostaje tylko, abyście się z nią uważnie zaznajomili, poznali ją, posłuchali. Przy okazji obejrzeli jeszcze prezentację w PDF-ie, żeby utrwalić sobie wiedzę. A w następnym naszym spotkaniu poświęcimy już wie malarstwu bizantyńskiemu. Ten materiał też się w PDF-ie znajduje. Pozdrawiam Was serdecznie. I życzę dużo, dużo zdrówka.